Jak co roku we wrześniu pracownicy firmy kurierskiej UPS zakasają swoje rękawy, by w ramach miesiąca wolontariatu zrobić coś dobrego dla innych. Ostrołęcki oddział firmy, która działa na światowym rynku już od ponad 100 lat, postanowił tym razem wesprzeć dom dziecka przy ulicy Poznańskiej. Prace remontowe odbyły się tam w miniony weekend. W minioną sobotę UPS z Ostrołęki oddział wykonał dla nas szereg właściwie prac takich remontowo-malarskich. Pomalował choliki na dolnej kondygnacji, dwa pokoje dzieci, gdzie dzieci współpracowały oczywiście przy tych pracach. Także pokój pedagoga i częściowo również ten mój pokój jest tutaj odnowiony przez tych Państwa. I oczywiście, co bardzo ważne, zostały zabezpieczone przez nich materiały do wykonania tych remontów. No i współpraca z dziećmi też była bardzo ważnym elementem. Dzieci mogły się przekonać, że ludzie z zewnątrz chcą nam dalej pomagać i że robią to po prostu z własnej chęci. Jak co roku w miesiącu wrześniu w firmie jest organizowany ogólnoświatowy miesiąc wolontariatu. W tym i oddział Ostrołęcki uczestniczy w takim wolontariacie i pomagamy. Akurat tutaj sobie uzgodniliśmy z domem dziecka pomoc przy remoncie, przy wykończeniu niektórych pokoi, pomieszczeń w domu dziecka. Mam obietnicę, że jeszcze włączą się, kiedy skończymy remonty w tej chwili trwające. Wtedy mają się włączyć w taką akcję i jeszcze raz nam coś tutaj pomalować, zakupić materiał. Mamy sporo rzeczy do zrobienia, ponieważ dochodzimy do standardów i takich prac jest sporo. No na pewno malowanie pomieszczeń nowo otwieranych, kuchni, takich uczelni, czyli pomieszczeń nauki, wyposażenia tych pomieszczeń, no wymalowania oczywiście. Poza tym pokoje dzieci bardzo często trzeba odnawiać i bardzo chętnie wtedy widzimy taką pomoc, bo jednak w każdym pokoju mieszka po czworo dzieci, więc takie remonty są stale potrzebne.